300 szkół stałej Polski, w tym dwie z Kielc, SP nr 31 i 33, znalazły się w gronie uczestników organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury konkursu pod tytułem Do hymnu. Zadaniem konkursu skierowanego do uczniów szkół podstawowych było wspólne wykonanie Mazurka Dąbrowskiego i dwóch innych pieśni hymnicznych. Była lista, do wyboru było kilka pieśni. Wybraliśmy akurat te dwie pieśni. Uważałam, że są dzieciom znane i bliskie. I uczciliśmy w ten sposób setną rocznicę odzyskania niepodległości Polski. Społeczność SP nr 33 do tego przedsięwzięcia przygotowywała się intensywnie przez kilka ostatnich tygodni. Najpierw w klasach, potem na wspólnych próbach. Wzięło udział ponad 1000 uczniów z klas od pierwszej do klasy ósmej. Logistycznie to zrobiliśmy tak, że sektory porobiliśmy, żeby każda klasa wiedziała, gdzie ma przyjść ze swoim nauczycielem czy wychowawcą. I myślę, że to nawet dosyć sprawnie, bo tak naprawdę to 10-15 minut samo ustawienie nam tylko zajęło. Więc myślę, że młodzież też przygotowała się do tego, wiedziała, że to jest bardzo ważny konkurs, wiedziała, że jest ważne, że reprezentują szkołę, swoje środowisko lokalne. W związku z tym, no, wydaje mi się, że godnie się zachowali, możemy być wszyscy dumni z nich. Wszyscy uczniowie wykazali się doskonałą znajomością tekstów i linii melodycznej wykonywanych utworów, a wielu rodziców i komisja usłyszała nie tylko cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego, ale też pełną treść roty i pieśni Boże coś Polskę. Wspomniane umieszczone były w wykazie pieśni zaproponowanych przez organizatora. Były podane do wyboru kilka pieśni hymnicznych i każda szkoła mogła wybrać jedną pieśń obowiązkową, czyli hymn państwowy i dwie pieśni inne. Wykonanie oceniała komisja w dwuosobowym składzie. Nie było to łatwe zadanie z uwagi na fakt, że obok kryteriów ściśle muzycznych ocenie podlegały też inne elementy. Jeśli chodzi o kryteria oceny, to są one bardzo, bardzo szerokie, bo zarówno te muzyczne, czyli intonacja, emisja głosu, artykulacja, tempo odpowiednie do charakteru danego utworu, ale również to, jak dzieci wyglądają, czy są na przykład w strojach galowych, w jaki sposób jest zorganizowana scenografia. Czy uczniowie 33 znajdą się wśród najlepszych? O tym przekonamy się 20 listopada, gdy ogłoszone zostaną wyniki tego konkursu.